Co można sobie kupić za 10 tysięcy lajków? Darmową bluzkę ze sklepu odzieżowego? Może nową torebkę? Może to, że ktoś znany zrobi z nami trening? Może jakiegoś darmowego kebaba po prostu? A może coś ważniejszego? Od kilku dni na Facebooku trwa ogromny trend przekazywania i zbierania lajków na jakieś wyznaczone cele. Najczęściej ktoś pisze do jakiejś firmy z zapytaniem, czy dostanie jakiś ich produkt za darmo, jeżeli zbierze określoną ilość lajków pod screenem rozmowy z tą firmą. Firma się na to zgadza i taki delikwent spamuje tym zdjęciem po wszystkich możliwych grupach, a wielu innych delikwentów to lajkuje. Dla mnie jest to tylko interesujące i w gruncie rzeczy nieszkodliwe zjawisko społeczne, ale pomyślcie, co by było, gdybyśmy spróbowali zebrać lajki na coś, czym mógłby być na przykład czyjś uśmiech. Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną babcia chłopaka, który nazywa się Filip Suchecki. Bardziej niż chłopaka, to w sumie dziecka, bo Filip jest bardzo, bardzo małym dzieckiem i urodził się z bardzo rzadką chorobą nóg. Na tyle rzadką, że w Polsce jest być może kilka przypadków tej samej choroby, za granicą na świecie jest to kilkanaście do kilkudziesięciu maksymalnie. Jest szansa na to, żeby zoperować nogi Filipa, ale oczywiście nie w Polsce, a za granicą i ta operacja kosztuje bardzo, bardzo dużo. Poradziłem jej, żeby założyła zbiórkę na serwisie siepomaga.pl, ponieważ tam jest bardzo wielu życzliwych ludzi i niejednokrotnie widziałem, jak ogromne kwoty były zbierane w bardzo krótkim czasie. Babcia Filipa tak też zrobiła i wróciła do mnie w zeszłym tygodniu z linkiem do zbiórki zorganizowanej na siepomaga.pl i wbrew moim oczekiwaniom idzie ona bardzo wolno. Uważam, że zbyt wolno i pomimo, że nie zostałem o to poproszony, to nie wiem, czuję jakąś taką wewnętrzną potrzebę, żeby to zrobić. Moi drodzy, za każde 10 tysięcy lajków i komentarzy pod tym filmem wpłacam 500 zł na Filipa Sucheckiego i jego operację nóg. Macie 48 godzin od tego momentu. Jeżeli masz pieniądze i możesz pomóc, link jest w opisie. Jeżeli nie masz pieniędzy, wiesz co masz zrobić. Możesz dać lajka, możesz pisać komentarze. Przede wszystkim możesz udostępnić ten film wszędzie, gdzie są te głupie konkursy na zbieranie lajków. Tym wszystkim ludziom, którzy tracą swój czas na to, żeby kliknąć komuś lajka, żeby dostał kebaba z budki. Widziałem naprawdę niektóre screeny łapią po 30, 100, 300 tysięcy lajków. Pokaż im ten film, podlinkuj pod screenem z taką zbiórką, udostępnij u siebie na tablicy, wyślij w prywatnej wiadomości, roześlij gdzie możesz i przekujmy to w coś dobrego. Wielokrotnie jako moja widownia pokazywaliście, że naprawdę dajecie radę. Przy Pajacyk Challenge, przy akcji Ja Stawiam z UNICEF-em, przy pomocy dla Kacperka. Mam takie marzenie, żeby ten taki głupi trend z tymi lajkami na Facebooku i zbieraniem na jakieś pierdoły przekuć w coś naprawdę zajebistego. Po 48 godzinach od publikacji tego filmu zliczam sumę lajków i komentarzy i każde 10 tysięcy oznacza 500 zł ode mnie. Jeżeli przebijemy 100 tysięcy lajków, to powiedzmy, że nie wiem, dorzucam ekstra 1000, żeby was zmotywować, żeby podawać to dalej. Zróbmy coś dobrego, dotrzyjmy do ludzi i spróbujmy wykorzystać ten trend po to, żeby komuś pomóc. Oczywiście, żeby nie być gołosłownym, jak upłynie czas, wrzucę film oraz screen wykonanego przelewu. Będziecie to mogli też sprawdzić na stronie siepomaga.pl, ponieważ tamtego systemu oszukać się nie da. Zachęcam również was do wpłat, do podawania informacji na ten temat dalej, bo jest szansa, że komuś pomożemy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!